witajcie w Pysznie z Jasią. Tak, tak, nazwa się zmieniła, bo w innych mediach byłam pod Pysznie z Jasią i stwierdziłam, że wszędzie będzie tak samo. Co dziś przygotujemy? Dziś przygotujemy pyszny deserek bananowo-jogurtowy, który zrobisz naprawdę w chwilę, a w takie letnie dni będzie bardzo dobrym deserkiem, bo będzie zimny. Zapraszam do gotowania ze mną. Co potrzebne do naszego deseru będzie, jeśli ma być bananowe, to będą banany, które dodadzą nam słodkości, zdrowie, czyli płatki owsiane, jogurt naturalny, wiórki kokosowe i u mnie do dekoracji mam płatki migdałowe oraz jagody. Ale jeżeli nie masz jagód, płatków migdałowych, możesz dodać orzechy i jakiekolwiek inne owoce sezonowe, a zimą nawet drzem. To co? Zabieramy się za przygotowanie naszego deseru. Od czego zaczynamy? Do naszego blendera wrzucimy jogurcik. Damy więcej, będzie dla większej ilości ludzi, ale to jest naprawdę pyszne. Następnie dodajemy bananka. Troszkę pokroimy, żeby nam lepiej się szybciej zmiksował. Banan doda nam słodkości i nie trzeba dodawać cukru. Im więcej plamek, im bardziej dojrzały, tym słodszy będziemy mieć deserek. O. I oczywiście im większa ilość bananów. Ale myślę, że 3 nam wystarczą. Do tego dorzucamy troszkę wiórków kokosowych. Jeśli nie lubisz, nie musisz dodawać. Ja bardzo lubię, by mieć deser kokosowy. O. I pół szklanki płatków owsianych. To wszystko. Łaj. Przykrywamy pokrywką i blendujemy. Nasz deserek jest już praktycznie gotowy, szybko, prawda? Wystarczyło zmiksować. W tej chwili jest on dość rzadki, ale płatki owsiane nasiąkną i zgęstnieje. To co? Nakładamy, jak lubicie. Ja dam parę jagódek na dno, zaleję naszym deserkiem, o, jeszcze zostanie, udekoruję kolejną ilością jagód, o. Nasz zdrowy, pyszny deserek i jest gotowy. Włożyć go tylko do lodówki, odczekać godzinkę, ale możesz zjeść od razu też. Nie, naprawdę nic się nie stanie. Ja Ciebie zapraszam na mojego bloga, na Facebooka, na grupę oraz na Instagrama. Na pyszne wege przepisy oraz do sklepiku po najróżniejsze e-booki, a teraz w letnim czasie najlepszy e-book to będzie ten z koktajlami. W takie upały koktajle są idealne do picia. Smacznego. Nie chcę się odmorzyć.